W poprzednim nagraniu zajmowaliśmy się słabymi kwasami. To nagranie natomiast poświęcimy najbardziej znanej, słabej zasadzie, czyli wodnemu roztworowi amoniaku. Amoniak jest gazem o ostrym, nieprzyjemnym zapachu. Dopiero w roztworze wodnym, w myśl teorii Areniusa, jest tą zasadą. Wodny roztwór amoniaku dysocjuje na kation amonowy i anion wodorotlenkowy. W tym równaniu, zgodnie z teorią Brunsteda-Lowrego, możemy wyznaczyć sprzężone pary, kwas, zasada. Do amoniaku w trakcie reakcji przyłączany jest proton, zatem jest tą zasadą, a jon amonowy to sprzężony z tą zasadą kwas. Natomiast cząsteczka wody w tej reakcji pełni rolę kwasu, a jon wodorotlenkowy to sprzężona z nią zasada. Skoro zasada amonowa jest słabym elektrolitem, to po pewnym czasie w tym układzie dojdzie do stanu równowagi. Jeśli w układzie panuje stała temperatura, to możemy zapisać wyrażenie na stałą równowagi. Stała równowagi dysocjacji słabej zasady KB równa jest iloczynowi stężeń produktów reakcji dysocjacji słabej zasady. W naszym przypadku iloczynowi stężenia jonów amonowych i jonów wodorotlenkowych, podzielonemu przez stężenie niezdysocjowanych substratów, czyli stężenie wodnego roztwora amoniaku. Rozwiążmy przykładowe zadanie. Oblicz pH wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,5 mol na decymetr sześcienny. Przyjmij, że pKb wody amoniakalnej wynosi 4,74. Najpierw wypiszmy dane, jakie mamy podane w zadaniu. Stężenie początkowe C0 wodnego roztworu amoniaku wynosi 0,5 mola na decymetr sześcienny. pKb wodnego roztworu amoniaku wynosi 4,74. Celem zadania jest obliczenie pH badanego roztworu. Zastanówmy się, co musimy zrobić, aby poznać pH badanego roztworu. Otóż w zadaniu mamy do czynienia z zasadą, więc bezpośrednio nie jesteśmy w stanie obliczyć pH roztworu. Najpierw możemy obliczyć pOH naszego roztworu, a następnie z iloczynu jonowego wody, który podaje nam zależność, że pH plus pOH w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu 1 atmosfera wynosi 14. W takim razie na podstawie tego iloczynu jonowego możemy wyznaczyć wartość pH. Pierwszym krokiem w rozwiązaniu tego typu zadania jest napisanie reakcji dysocjacji elektrolitu. Amoniak w środowisku wodnym dysocjuje na jon amonowy i jony wodorotlenkowe. Pamiętaj, że zasada amoniakalna jest słabą zasadą, więc tą strzałkę należy zapisać w obu kierunkach. Aby obliczyć pOH roztworu, musimy poznać, jakie jest stężenie anionów wodorotlenkowych w roztworze, czyli jakie jest stężenie cząstek zdysocjowanych. W tym celu skorzystajmy z wartości pKb i wartości stężenia początkowego niezdysocjowanej zasady. pKb wynosi 4,74. Na tej podstawie możemy wyliczyć, jaka jest wartość stałej dysocjacji zasady amoniakalnej. pKb to ujemny logarytm z Kb. W takim razie Kb wynosi 10 do minus pKb. Skorzystajmy z kalkulatora, aby szybciutko wyliczyć Kb. 10 do minus 4,74. Kb w przybliżeniu wynosi 1,82 razy 10 do minus 5. Teraz, korzystając z prawa rozcieńczeń Ostwalda, obliczmy, jaka jest wartość stopnia dysocjacji. Kb stała dysocjacji zasady równa jest C0 razy stopień dysocjacji podniesiony do kwadratu przez 1 minus stopień dysocjacji. Zobaczmy, czy w naszym przypadku możemy skorzystać ze wzoru uproszczonego. W tym celu obliczmy, ile wynosi iloczyn C0 przez Kb. 5 dziesiątych podzielić na 1,82 razy 10 do minus 5
wynosi około 27 tysięcy. Więc jest to wartość znacząco większa od 400. Toteż możemy bez wątpienia skorzystać ze wzoru uproszczonego, czyli KB równe jest C0 razy stopień dysocjacji podniesiony do kwadratu. Przekształćmy ten wzór tak, aby obliczyć stopień dysocjacji. Stopień dysocjacji równa się pierwiastek kwadratowy KB podzielone przez C0. Z poprzedniego nagrania wiemy również, że stopień dysocjacji to iloraz stężenia cząstek zdysocjowanych przez stężenie cząstek wprowadzonych do roztworu. Więc wartość, która nas interesuje, stężenie cząstek zdysocjowanych, CZ, możemy obliczyć na podstawie wyrażenia. CZ równe jest alfa razy C0, co równe jest pierwiastek kwadratowy z KB podzielonego przez C0 razy C0. Włączmy C0 pod pierwiastek kwadratowy. Otrzymujemy KB dzielone przez C0 razy C0 do kwadratu. C0 nam się skrócą i otrzymujemy pierwiastek kwadratowy z KB razy C0. Stężenie cząstek zdysocjowanych równe jest pierwiastek kwadratowy z 1,82 razy 10 do minus 5 razy 5 dziesiątych. W przybliżeniu CZ wynosi 3000. Stężenie cząstek zdysocjowanych, czyli stężenie jonów wodorotlenkowych, wynosi 3000 mol na decymetr sześcienny. W takim razie pOH badanego roztworu wynosi pOH równe jest ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenkowych, więc równe jest ujemny logarytm z 3000. Logarytm z 3000 wynosi minus 2,52, więc ujemny logarytm z 3000 to 2,52. Kiedy mamy już wartość pOH, to w celu obliczenia pH wystarczy już tylko skorzystać z iloczynu jonowego wody. pH plus pOH równa się 14. pH równe jest 14 odjąć pOH. 14 odjąć 2,52. pH naszego roztworu wynosi 11,48. Rozwiązaliśmy zadanie. Odpowiedź na to zadanie brzmi: pH wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,5 mol na decymetr sześcienny wynosi 11,48.